7 maj, rzepak, sady oraz mniszek w pełni kwitnienia. Pszczoły pracują od rana do wieczora. Maj jest ciepły. Pszczoły zalewają gniazda. Wczoraj dodawałem pierwsze nadstawki. I myślę, że w ciągu następnego tygodnia reszta rodzin też dostanie nadstawki, a niektóre dostaną drugą. Słabsze rodziny zostaną wzmocnione czerwiem od najsilniejszych, a następnie zacznie się hodowla matek pod koniec rzepaku, gdy rodziny będą najsilniejsze.